wieczór Państwu. Witamy na konferencji prasowej po meczu 21. kolejki Fortuna pierwszej ligi GKS Tychy, GKS Bełchatów. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Razem z nami opiekun drużyny gości pan Marcin Węglewski, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór Państwu. Przed meczem rozmawiałem z trenerem Derbinem, siedzieliśmy u niego w pokoju. Zarówno on, jak i ja myśleliśmy o tym, żeby zagrać dobre spotkanie. Każdy z nas chciał wygrać. Podzieliliśmy się punktami, czyli jest dwóch rannych. Punkty zostały w PZPN-ie. Wracając do meczu, myślę, że mógł się podobać. Było kilka niezłych akcji z jednej i z drugiej strony. Przede wszystkim dla nas jest to ważne, że zatrzymaliśmy tą złą serię. Graliśmy dobre spotkanie. No i trzeba podziękować chłopakom za to, że w ten sposób próbowali grać cały mecz i nie oddawali gospodarzom pola. Dziękuję. To na pewno był bardzo trudny mecz, bardzo trudne spotkanie dla nas. Spotkaliśmy się z drużyną, która była dobrze zorganizowana w defensywie, która była agresywna, która ma też swoje cele na ten sezon. Nie mogliśmy sobie poradzić, zwłaszcza w pierwszej połowie, z konstruowaniem ataków pozycyjnych. Do tego jeszcze stałe fragmenty gry przeciwnika naprawdę napsuły nam dużo krwi. Natomiast w drugiej części spotkanie lepiej, mam takie odczucie, wyglądała ta nasza gra. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, natomiast tych momentów zapewne było za mało na to, żeby pokonać dzisiaj GKS Bełchatów. Jednocześnie ten mecz też pokazał, nie tylko ten mecz, te mecze chociażby w tej kolejce pokazują, jak ciężko jest o każdy punkt, więc plusem tego wszystkiego jest to, że możemy sobie dopisać jeden punkt. Dziękuję.